Wspomniała Pani, że była Pani dzisiaj pierwszy raz w obozie Auschwitz i jakby Pani zechciała się tak krótko podzielić swoimi odczuciami. No, powiedziałam mi łzy na pewno, bo ja do tej pory zawsze słyszałam opowiadanie i nawet w domu coś było czuć w skórze, że jeśli chodzi o tą historię Polski, ale tak naprawdę sama tego nie przeżyłam, a dzisiaj tak jak ja bym brała w tym w jakiś sposób udział i naprawdę moje serce się na strzępki rozerwało, ale potem na samym końcu właśnie był ten przekaz, co ten przewodnik powiedział, mówi, że tutaj może sprawiedliwość nie została zrobiona. A tak sobie pomyślałam, bo wiele razy także podczas egzorcyzmów diabeł mówi, ja chcę tylko i wyłącznie Boga sprawiedliwości, nie chcę tego miłosiernego, a nie ma sprawiedliwości, jeśli nie ma przebaczenia. Tak, zgadza się. A święty Maksymilian, gdyby Pani zechciała tak się też podzielić, kim jest dla Pani? Dla mnie to jest naprawdę bardzo ciężko tutaj o tym mówić, bo to jest niesamowite, że ja dzisiaj w ogóle tutaj jestem. On jest bardzo, bardzo często, codziennie mawiamy różaniec i bardzo często prosimy też Maksymiliana Kolbę o modlitwę, żeby przyszedł. I wiele razy podczas egzorcyzmów on przychodzi, jest wołany do pomocy i wiele razy jego obecność właśnie daje bardzo wielką fastidio, jak się mówi po polsku, że przeszkadza bardzo złemu duchowi i on wiele razy uwalnia podczas egzorcyzmów osoby. Także jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. Pamiętajcie, że jeżeli macie marzenia, to próbujcie je spełnić, bo Pan Bóg nie pozwoliłby nam, żeby marzyć, jeżeli marzenia nie mogłyby się spełnić. Ale któregoś dnia, kiedy je spełnicie i zdacie sobie sprawę, że tak naprawdę nie dały Wam tego szczęścia, którego szukaliście, i myśleliście, że znajdziecie w spełnieniu tych marzeń, to zanim skoczycie w dół, spójrzcie w górę, bo tam jest taki fajny Pan, który od lat czeka tylko i wyłącznie na nasze tak. I on wtedy do Was wyciągnie rękę. I wtedy poznacie to prawdziwe szczęście. Czy taka szczęśliwa osoba jak Pani ma jeszcze jakieś marzenie? Ja chciałabym być świętą. To jest jedyne moje marzenie.